Do nagrania tego komentarza biblijnego zainspirowały mnie słowa pewnego mężczyzny, który zapytał, jak przeprosić bardzo zranioną kobietę. Wywiązała się burzliwa dyskusja w komentarzach. Chciałbym Was zaprosić do biblijnego spojrzenia na te właśnie kwestie przeprosin. Zapraszam Was. Biblia podpowiada nam takie słowa, które początkowo mogą mrozić krew w żyłach i możemy się tak nie zgadzać, że co to za obraz Pana Boga, który się wyłania z tego właśnie fragmentu, ale on jest bardzo mądry, posłuchajcie. Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy. Uświęćcie serca, ludzie chwiejni. Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech obróci się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Postawienie pytania, jak przeprosić kogoś, już jest pewnym etapem do przeproszenia, bo na początku musimy w ogóle nazwać to, że ktoś potrzebuje naszych przeprosin. Trzeba pewien akt pokory i uniżenia, że kogoś skrzywdziłem, a później się zastanawiam, jak to zrobić, żeby przeprosić. W tych komentarzach, we wspomnianym pytaniu na grupie jak przeprosić kobietę, pojawiły się takie odpowiedzi. Nie da się przeprosić. Wiele kobiet tak odpowiedziało. I teraz wybaczcie, że może trochę stereotypowo będę mówił, ale akurat ta dyskusja dotyczyła tej płci. Część osób odpowiedziała, no jak to, rozbić szklankę, później przeprosić ją za to, że jest rozbita, no jak już się rozbiła, no to nic z tym nie zrobisz. I rzeczywiście można tak fatalistycznie jakoś przedstawić tę sytuację. A z drugiej strony można spróbować przejść pewien etap przeprosin. To nie jest jeszcze etap przebaczenia, tym bardziej pojednania, ale zaczyna się od przeprosin. Przeprosiny to nie jest to samo, co pojednanie czy przebaczenie. My chcielibyśmy czasami szybkiego efektu spodziewanego, oczekiwanego, że jak już przeprosimy, to ktoś to przyjmie. Może nie przyjąć, ale warto zacząć. Warto myśleć o tym w ogóle, żeby przeprosić. Trzeba pamiętać, że tak jak ten fragment też podpowiada, my jesteśmy geniuszami w znajdowaniu usprawiedliwień i przerzucaniu winy na innych. Zanim ocenimy jakąś sytuację, trzeba bardzo mocno sobie wziąć do serca tę prawdę, tak, że my mamy tendencję do tego, żeby nie brać winy na siebie, a szukać winy w innych. Oczywiście są takie osoby, które przez swój styl wychowania na przykład całą winę świata biorą na siebie i nie gniewają się na innych. To u nich powinna być inna zasada. Ale zasadniczo my jesteśmy geniuszami właśnie w tym, żeby wybielać swój grzech. I trzeba 10 razy się zastanowić, gdy się pokłócimy z kimś, czy ta czasami osoba nie ma racji. Czy to, co mówi, nie ma w tym jakiejś sensu, logiki, przynajmniej częściowej. Jakby tak oddzielić te emocje i to, co powiedziała w emocjach, pewnie nieroztropnie i pewnie nie we wszystkim ma rację, a może i ma we wszystkim, to pewnie zostanie sporo racji i trzeba umieć uderzyć się w piersi. To jest bardzo ważne. Umiejętność przyznawania się do błędu jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu. I niesamowicie buduje relacje międzyludzkie. Odwrotnie, nieumiejętność przyznawania się do błędu jest jedną z tych właściwości osobowości człowieka, która najbardziej oddala ludzi między sobą, najbardziej rozbija więzi, rozbija małżeństwa. Nieumiejętność przyznawania się do błędu. I dlatego Bóg mówi, nie dlatego, że jest złośliwy, ale dlatego, że o tym wie i wie o tych zasadach. Bóg pysznym się sprzeciwia. Jak jesteś pyszny i nie chcesz się przyznać do błędu, nie chcesz się przyznać do winy, to twoje życie runie w końcu. Dlaczego? Bo taka natura jest rzeczy, nie dlatego, że Bóg jest jakoś się uwziął na ciebie. I łaski możesz otrzymywać tonami, po prostu możesz być zanurzony w oceanie łask, ale ich nie przyjmiesz, bo jesteś pozamykany na nie.
Możesz tonąć w oceanie łaski, nic się nie napijesz z tego oceanu, jeśli nie otworzysz ust. A z kolei, jeżeli pokornie podejdziesz do sytuacji, staniesz w prawdzie, to choćbyś miał mało łaski, skorzystasz z niej. Twoje więzi, relacje międzyludzkie będą mogły się odbudowywać. Jeżeli staniesz w takiej postawie, no przeproszę i zostawiam Tobie, Boże, efekt tych moich przeprosin, nie oczekuję to, że ktoś musi przyjąć moje przeprosiny, to może się okazać, że taka moja postawa będzie kroplą drążącą skałę. I ja otworzę serce przez przyznanie się do winy, przez postawę pokory, i ta osoba, chociaż może na początku to odrzuci i po prostu wrzuci do kosza wszystko, co jej damy, to ta kropla będzie drążyć skałę i w końcu to serce jej się rozkruszy i relacje, związek, małżeństwo może się odbudować. Pamiętajcie, że my rzeczywiście, gdy mamy takie poczucie, subiektywne poczucie, że jesteśmy bardzo zranieni, trudno nam przyjąć dobrą wolę tej drugiej osoby. Trudno tak zinterpretować jej słowa, że ona ma dobre intencje i dobre motywacje tego, że przyszła i przeprasza. Ta nieumiejętność przyznawania się do błędu jest związana z tym, że my często właśnie bronimy się przed uniżeniem, bronimy się przed smutkiem. I dlatego ten fragment mówi o tym, zasmuć się, jakby na bok radość, bo są takie sytuacje, w których trzeba się po Bożemu zasmucić i ten smutek będzie ku nawróceniu. Trzeba po prostu zapłakać nad sobą, zapłakać nad sytuacją, nad swoim błędem, nie użalać się nad sobą, ale tak zapłakać, żeby wyprowadzić wnioski z tej sytuacji i podjąć dobre postanowienie zadośćuczynienia. Ułożyć sobie w głowie proste słowa przeproszenia, nie usprawiedliwienia, przeproszenia. Nazwać swoją winę, wziąć ją na siebie. Nazwać, co widziałeś, jak to przeżyłeś, jak ci jest przykro. Często w takiej rozmowie przeproszenia warto nazywać emocje, co ty przeżywasz. Nie zaczynać od oskarżeń, ty jesteś taka, a taka, ty jesteś taki, a taki. Tylko powiedzieć, przykro mi, że tak się wydarzyło. Zrobiłem to i to. Miałem bardzo dużo dobrej woli, ale wiesz, słaby jestem, tak wyszło. Nie oczekuję od Ciebie, że przyjmiesz te przeprosiny, tylko po prostu chcę Tobie napisać, chcę Tobie powiedzieć, przepraszam Cię, może rozpoczniemy na nowo. Zostawiam Ci wolność, rozumiem, że potrzebujesz czasu. Daję Ci ten czas, daję Ci prawo do tego, że nie chcesz rozmawiać. Z dużą wolnością podejść do takich sytuacji, w których trzeba kogoś przeprosić, bo poważnie się skrzywdziło. O bardzo poważnych i bolesnych sprawach rozmawiamy i właśnie dlatego tu potrzeba mocnej decyzji, że zamiast szukać, żeby moje było mojsze, zamiast szukać tych racji, że ja jestem ten, który jest na górze, ten, który ma ostatnie słowo, ten, którego racja jest ważniejsza. Zamiast tego poszukiwać, to trzeba 10 razy poszukać, kurczę, ja mam taką tendencję do tego, żeby forsować swoje ja, swoje widzimisię, usprawiedliwiać to, co źle zrobiłem. 10 razy muszę się nad tym zastanowić, że moja zraniona natura ludzka do tego właśnie dąży. A później trzeba się zastanowić, jakie racje miała ta osoba, jak ją posłuchać, co wyciągnąć z tego dla siebie, żeby później, rzeczywiście powiedzieć, słuchaj, miałeś dużo dobrej woli w tym, co powiedziałaś. Miałeś dużo racji w tym, co powiedziałeś. Nie chciałem tego słuchać, przepraszam Cię. Takie pokorne przyznanie się do tego, że nie zawsze ma się rację. Nie zawsze opanowało siebie samego. Czasami działało się w emocjach i żałuję się tego. I smutno mi z tego powodu. Przyznanie się do tego naprawdę oczyszcza wiele sytuacji, wiele relacji i pozwala zacząć na nowo. Pozwala odbudować związek w taki sposób, że nawet jest się bliżej siebie niż bez tego kryzysu. Bo związek wzrasta przez kryzysy. Tak, to jest bardzo ważne zdanie. Związek wzrasta przez kryzysy.
małżeństwa, które mają 30-40 lat, potwierdzą, że bliżsi sobie byli wtedy, gdy pojednali się ze sobą. I jeszcze raz Cię na koniec proszę, jeżeli chcesz przeprosić, nie oczekuj, że ktoś przyjmie te przeprosiny, po prostu to zrób. Po prostu stań w prawdzie, co źle zrobiłeś i przyjmij tę część winy, którą Ty rzeczywiście dokonałeś, która jest Twoja. Przyznaj się do tego z pomocą modlitwy, z pomocą Bożą, z pomocą tego błogosławieństwa, którego teraz chcę Ci udzielić. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś te treści. Możliwe, że nie masz teraz lepszego samopoczucia, że musisz się właśnie po Bożemu zasmucić i po Bożemu musi Twoje sumienie zareagować i po Bożemu powinna przyjść na Ciebie jakaś taka sytuacja, w której przyznasz się, nie zrobiłem dobrze, mam wyrzuty sumienia. Błogosławię Cię, by to wszystko się dokonało i ostatecznie obróciło się w miłość, w odbudowywanie więzi. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zerknij, co Tobie jeszcze proponuję, byś z tego skorzystał.